Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Top Model Men. Jak widzicie, tutaj nasz Amadeusz zaczyna sprzątać, no i nasi faceci się wybudzili i zaczniemy ich powolutku ogarniać. Stanisław Słoń sobie na dół tutaj wylazł, zabawa mu leci, ale mój drogi, myślę, że powinieneś wybrać się do łazienki, skorzystać i wykąpać się. To jest dla Ciebie najważniejsze w tym momencie. Daniel Lipton, dlaczego Ty tu wlazłeś? Dlaczego ten pokój nie jest zablokowany? Powinna Cię spotkać kara za to, że przyszedłeś tu. Nie wiem dlaczego, weź prysznic. Może lepiej skorzystać, to raczej nie, ale niech weźmie prysznic, niech wszyscy rano się ogarną. Co ty robisz? Załadujesz, chcesz załadować zmywarkę? A, ty przyświrowałeś. Dobra, bierzemy prysznic, faceci, wstajemy, ogarniamy się. Krótka piłka, szybciutko, wiadomo, faceci powinni się szybko ogarniać, ale jak to bywa, różnie to bywa, wiadomo, tak to w życiu. I słuchajcie, dzisiaj będą eliminacje, no ale zanim te eliminacje, tobie się chce tylko do łazienki, więc pójdziesz sobie skorzystać tam, fotografka chyba jakieś jedzenie robi, tak mi się wydaje. Coś tam zrobiła, chyba zawołała nawet. Zmywareczka tu się ładnie pierze, faceci powstawali i za chwilę właśnie wybiorą się, dokładnie zostali zawołani na posiłek. Widzę w łazience ruch niezły się zrobił, no ale cóż, no tak to jest, Stanisław Słoń tutaj, proszę bardzo, flirciarski się zrobił. Powiem tyle, no nieźle, no i obstawiajcie teraz w komentarzach, kto według Was odpadnie, jeszcze nie znacie winniku, to może zgadniecie. No i oczywiście też możecie pisać propozycje na kolejne sesje zdjęciowe, jakie chcielibyście zobaczyć w następnych. Zawsze takie, wiecie, najpopularniejsze propozycje. Z chęcią biorę pod uwagę, faceci tutaj się ogarniają szybciutko. O, co się stało? Zawstydzony ktoś mu chyba wlazł tutaj. Oj, niedobrze. Niedobrze, trzeba dzisiaj być w dobrym humorku. Co się z tobą stało? Jezus, nie wiem, wypuść. Czekaj, wpuść? Nie, podejść tu, możesz tu podejść? Gościu. Sprawdźmy to. Aha, on nie może, widzicie, to trzeba dla wszystkich chyba to odblokować. Odblokuj. Nie wiem, jak on tu się znalazł. Może to jakiś błąd, podejść tutaj. Widzicie, zapomniałam o naszym Liptonku i się nie umył. No cóż. Dobra, szybko, szybko prysznic, krótka piłka, facet, dawaj. No i teraz zablokujemy te drzwi dla wszystkich i tak to zrobimy. Zablokuj drzwi dla... Nie, to jest fotografki pokój, dobra, zablokuj drzwi dla wszystkich, wyjątek Dominika i Git Malina. Co wam się stało? Nie swoi jesteście. Oj, głody mory moje kochane, ale jedzcie, pięknie jedzcie. Tutaj sobie siedzą, patrzy, kto tutaj gada. Max Wazowski z takimi tatuażami, czy wy to widzieliście? To niezły tatuaż. I Słoń sobie gadają, spoko, loko. Jeszcze tylko Liptonek nam został. Liptonek, już koniec tego mycia i szybko, pożarcie, szybko. Ty musisz nadrobić te zaległości, bo jak wszyscy będą w kuchni, to zaczniemy eliminacji i zaraz wam wszystko powiem. Fotografka, gdzie jest, idzie do nich. Dobra, już tak myślałam, że gdzieś zniknęła. Zobaczcie nasze piękne obrazy. Tutaj mamy obrazy, zdjęcia facetów. Na dole też jakieś jedno zdjęcie jest. A to są zdjęcia z poprzedniego odcinka. Dokładnie te zdjęcia, no jak myślicie? Jak myślicie, kto? Powiem, kto wygrał, kto odpadnie tak naprawdę. Dobra, mamy wszystkich, jeszcze Lipton, na Liptona czekamy. Tu siedzi jeden, drugi jest, trzeci jest tutaj. Okej, dobrze, żeby ważne, żeby byli tak w miarę pobliżu, są. Dobra, i mamy już Liptona w kuchni. Lipton nadchodzi i Lipton właśnie oznajmi to wszystkim ludziom, kto wygrywa odcinek, a kto odpada. Słuchajcie, najmniej głosów, bo 9% waszych głosów zdobył Max Wazowski i Max Wazowski dzisiaj odpada z domu modeli, odpada z odcinka, wyprowadzimy go. No powiem szczerze, że jestem zdziwiona, bo myślałam, że Max Wazowski daleko dojdzie w programie, ale niestety widać, że już tutaj chce odchodzić, już nawet przestał jeść. A najwięcej waszych głosów zdobył Diego Vega, który też tutaj wstał. Także słuchajcie, w tym odcinku kolejne eliminacje będą, widzicie, przytulają się. Ten, tak, wygrany z przegranym. No i w kolejnym odcinku ktoś odpadnie, a Diego dostaje specjalną nagrodę i Diego jest dzisiaj bezpieczny, więc nie będzie brał udziału w eliminacjach i wiadomo, że do kolejnego odcinka na 100% przejdzie. Sprawdźmy jeszcze, czy wszyscy się już najedli. Liptonek jeszcze, Słonik jeszcze do kibelka wybrał się. Tutaj Amadeusz też do łazienki by się przydało, a tak to wszyscy. Także słuchajcie, wybieramy się dzisiaj na super sesję zdjęciową. Zaraz zobaczycie, gdzie, w jakich okolicznościach, bo moim zdaniem naprawdę fajny klimacik będzie. Moi kochani, zobaczcie, gdzie znaleźli się nasi simowie, a jeszcze tego nie widzicie, bo nie włączyłam ścian wysokich. Jesteśmy na plaży, typowy beach bar i nasi modele są przygotowani i są przebrani w stroje
plażowe i kąpielowe. Nie wiem, gdzie oni idą, chcą z kimś tutaj porozmawiać, widzę. No i te stroje, takie jakie mają, to takie już były, takim zostawiłam, więc widzowie, którzy stworzyli właśnie stroje barowe, stroje plażowe, sorki, no to takie zrobili i takie już sobie tutaj zostały. I widzę, że do środeczka na samym początku wybrali się nasi Symowie. Spójrzmy, co tutaj robią. Od razu zamawiają drinki, jako że nasi faceci tutaj prowadzą dość imprezowy tryb życia, zaczną sobie od rozluźniającego drinka, jeśli mają na to ochotę, a następnie będziemy robili sesje zdjęciowe i na pewno też do innej lokalizacji się wybierzemy. Ten bar mi się mega podoba. Powinien tutaj jakiś miksolog przyjść, też by było super. W ogóle zobaczcie, przepiękna parcela, ona się nazywa jakaś właśnie beach bar, coś takiego. Mamy takie domki na balach, tutaj są, a zobaczcie, jaka fajna sypialnia w ogóle, wow! Może to taki sklep meblowy, plażowy, surferski, fajnie, co? Także tutaj jedna babka chyba się czuje nieswojo, nie wie, o co chodzi. Przyszła, a tutaj tyle facetów, tyle modeli. Elo modelo, a tutaj jeszcze jakiś gościu przyszedł tańczyć. Także może, moi kochani, tutaj damy im chwilę czasu na porozmawianie i za chwileczkę wybierzemy się z pierwszym facetem na zdjęcia. Jak widzicie, możemy sobie poprzyglądać. Tutaj forma, każdy w dobrej formie, jak widzicie. Plecy są zrobione. Patrzcie, jak siedzi. Uwaga, liptonik tutaj. A jak? Na słonia się patrzy. Słoń też tutaj, także wszystko się zgadza. Żadnego puderlaka tutaj raczej nie mamy. Wszystko pakernia. O, jakie śmieszki, heheszki, ajajaj. Dobra, no to co? Prosimy tutaj Bruna na sam początku na zdjęcia i może chodźmy sobie na dół. Na dole nikogo nie ma. Myślę, że fajna jest taka okolica na zdjęcia i podejść tutaj i poprosimy tutaj fotografkę. Mam nadzieję, że fotografka ma ze sobą swój aparat. Sprzedamy te zdjęcia, których nie potrzebujemy, żeby później mi się nie mieszało. Wszystko oddajemy, szklankę wody też oddamy i będziemy robić zdjęcia. Komu? Na początku Bruno West, który jest tutaj pierwszy w kolejce. Zrób zdjęcie Simowi i wybieramy Bruno. W okularkach, słuchajcie. Jak widzicie, tutaj takie niebieskie portki palmowe. No i jeszcze jakieś kolczyki on ma tutaj złote. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Dobra. Zróbmy sobie wysokie ściany, żeby wszystko było tutaj pięknie, ładnie. I lecimy z tym tematem. Uuu, kolego! Ale robimy dzisiaj całościowe zdjęcie, żeby mogli pokazać swoją sylwetkę. I myślę, że tutaj wszystko fajnie wygląda, no nie? Na tle baru się nie ustawił, ale palmy widzimy. No, 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 to nie jest zły, nie jest zła poza. Jak widzicie, też jakieś pierścienie, tutaj ma jakieś bransoletki, także wystylizował się dzisiaj. Bo to, jak mówię, to są stroje codzienne facetów naszych. No, plażowe, to wiecie, babki mogą sobie przyświrować, żeby mieć jakieś takie nie wiadomo jakie. A faceci jednak same portki. No, ale to jest pierwsza stylówka. Pierwszy nasz uczestnik top model ma dzisiaj zdjęcia. No i słuchajcie, niech Bruno sobie podejdzie na górę. No i przypominam, że w kolejnym odcinku ktoś odpada. Zazwyczaj tak robiłam, że było jeden dzień wolnego, ale dzisiaj właśnie, tak jak mówię, Diego Vega dostał specjalną nagrodę i będzie bezpieczny i od razu przychodzi do kolejnego odcinka za tak dużą liczbę głosów. 40% to naprawdę bardzo dużo. I fotografka, zrób zdjęcie od razu. Zrób zdjęcie Simowi. Diego, patrzcie, on jest naprawdę dzisiaj bardzo dobrym humorze, jak tańcuje sobie. I zróbmy zdjęcie w jego naturalnym środowisku, niepozowane tam, gdzie on będzie chciał. Niech on sobie przyjdzie. Nasza fotografka, widzę, do niego zmierza. Jestem ciekawa, jak on się tu ustawi. Może będzie chciał z innymi Symami, to już jest jego wybór, ponieważ tak jak mówimy, nie skupiamy się, nie spinamy się tutaj, bo on ma po prostu immunitet i przychodzi do kolejnego odcinka od razu od buta, taką, że tak powiem, i on już tutaj chyba czeka przed drzwiami na tą fotkę. Jednak chyba nie chciał z ludźmi zdjęcia, ale zobaczcie, jaki dzióbek zrobił, widzicie to? To nie zły dzióbek. Też takie podobne portki jak Brunik, nasz poprzedni zawodnik. Dobra, no to jeśli masz taką ochotę na takie zdjęcia, no to szczelamy je raz, dwa, trzy, cztery. Zawsze robię więcej, bo wiadomo, nie wszystkie wychodzą ostre, no i tak to wygląda. Ile jeszcze mamy uczestników? Jeszcze trzech, ale na pewno wybierzemy się do kolejnej lokalizacji, także Bruno, znaczy Diego, fajnie wyszło ci zdjęcia. Bruno właśnie tu już usiadł i sobie zamówił drinka, więc Diego, ty też sobie coś zamów, a zamów drineczka i niech będzie to twój ulubiony drink, dokładnie tak. Kolejny w kolejce jest Amadeusz. Jak widzicie, Amadeusz ma tutaj dziarki na rękach.
na plecach i różowe gatki. No wiem, że tutaj na pewno wielu zwolenników nie będzie tego koloru, no ale tak było, tak zostało mu przypisane, także widzicie. No tutaj się przytulają ze sobą, Bruno. Pamiętaj, że to nie fotografka wybiera uczestników do kolejnego odcinka i to ona nie ma wpływu na głosy, tylko wpływ na głosy mają widzowie. Dokładnie. Weźmy sobie jeszcze Amadeusza, bo uważam, że Amadeusz w tym otoczeniu fajnie będzie wyglądał, także fotografka nie leź tam na dół, tylko zrób zdjęcie Simowi i weźmy sobie właśnie tutaj Amadeusza w tym miejscu, gdzie on będzie chciał. Sprawdźmy to, gdzie on tutaj się wybierze do zdjęcia, gdzie się przeniesie. Przed drzwi, może... O, zobaczcie, myślałam, że będzie chciał z widokiem na palmę, ale sobie taki wybrał miejscówkę. I czy to jest dobra poza na kostiumy plażowe? Już nie mi oceniać, to wy ocenicie. No i wiadomo, no, kto będzie miał najmniej głosów, to odpadnie. Troszkę oczy zamknął, no tak, tak to wygląda. Także tutaj takie nóżki, patyczaki, jednak więcej naszych simów tutaj ma bardziej umieśnione nogi. I słuchajcie, tak, widzę, że dobrze się tutaj bawicie, ale przeniesiemy was do kolejnej lokalizacji. Także klikam M i podróżujemy. Uwaga, kolejna miejscówka to Sunny Beach Park i mamy tutaj park razem z wodą, słuchajcie. Również są tutaj miejsca barowe, wszystko można porobić, ale na początku simowie szybciuteńko pływajcie tutaj razem. Także wszyscy wskakujemy do basenu. Widzimy tutaj z wyzwania czaszkowego nawet kogoś. Moglibyśmy poprosić o czaszkę. Ja się tak zastanawiam, dlaczego w moich Simsach 100 dzieci tak wielu nie ma ich, tych czaszkowych potworków. A tak to jest, znaczy tych czaszkowych simów. A tutaj przychodzą od razu. Zobaczcie, jak sobie wszyscy fajnie pływają. Od razu jakaś sprawność fizyczna też pewnie poleci i może coś tu poróbmy, może ktoś kogoś ochlapie, co wy na to? Dawaj fotografkę ochlap. Gdzie jest ten ochlap? Dawaj, zaczynamy, przecież babkę na początku się zaczepia, także A jak? No i zaczynamy tutaj świetną zabawę, rozbawiony się zrobił od razu. I moi kochani, popływajcie sobie, poróbcie i bierzemy pierwszego sima. Uwaga, Daniela Liptona do pływania, także fotografka, zaznaczamy tutaj, wszyscy sobie pływają i gadają, zrób zdjęcie simowi i mamy tutaj Daniela Liptona w okularkach i muszą po prostu oni sobie tutaj wyjść, wszyscy wychodzą, nie kazałam wszystkim wychodzić, no ciekawe gdzie się Lipton ustawi, sprawdźmy to, uwaga, jeden sim mi tutaj chciał i drugi wleźć na zdjęcia, chcieli się wpakować. Lipton, proszę bardzo, rączka takie, o, ale się fajnie ustawił, bo mamy tutaj plażę, znaczy palmy z tyłu widoczne. Spróbujmy troszkę delikatnie przybliżyć, bo tutaj nam jednak Amadeusz wszedł w kadr. Nie, jednak trzeba trochę oddalić, nie da się tak delikatnie. No cóż, trzeba będzie tak to wykadrować. No dobra, gitara siema, jest to, czekajcie, o. I Gites Malines na tle wody. Dzisiaj właśnie simowie mają różne miejscówki do robienia zdjęć. Niektórym ja gdzieś tam poprzestawiam, a niektórzy sami wybierają, także jest to różnie. A, patrzcie, oni wyszli sobie poleżeć, się opalają, opalando się, wszystko się zgadza. Zobaczcie, przejdźmy tu do nich. O, już koniec? Kamera top modelowa was tutaj śledzi, a ten jakieś brudy wyciąga. No, człowieku, co to robisz? Tutaj mamy słonia, a właściwie chyba słoń teraz będzie na zdjęcia gotowy, co prawda, mi się tak wydaje, dokładnie, słoń jeszcze zdjęć nie miał. Dawaj słoniu, tu się ustaw może przy tej palmie, podejdź tu. Fotografka już ci strzela zdjęcie, zrób zdjęcie simowi i mamy właśnie tutaj słonika. Czy nasi simowie są głodni? Trzeba to się zaraz dowiedzieć, zaraz to rozkminimy. W inną stronę się wybrałeś, okej. Okay. A tutaj też fajnie widać, tylko na tle kibla. Zobaczcie, to jest hit moim zdaniem. Coś się zacięło? Halo, dobra jest. Muszę to przybliżyć. Jak ja to muszę zrobić zdjęcie. To będzie hit tego odcinka. Zobaczcie, taka fota. To nasi modele na przyczajce. No dobra, ale nie zostało nam 4 zdjęcia, więc słoń tu też czeka. Słoń, jakie oczy w ogóle. Czy wy zwróciliście uwagę na jego zielone oczy? Zaczesana stylówka, obcisłe gatki, najkrótsze ze wszystkich. Proszę bardzo, nóżki umięśnione, yo-yo. Troszkę oddalimy. No. I taką mamy dzisiaj foteczkę słonika. Raz, dwa, trzy. Pięknie zdjęcia zrobione. I sprawdźmy, co tu, a właściwie co tu się dzieje. Mamy tutaj simów, którzy nie są za bardzo głodni, także niech robią
co chcą, jak najbardziej Wam tutaj pozwalam. Liptonku, do łazienki byś poszedł. A z kim Ty chcesz tutaj gadać? Co to za typ? Marek? Maro? Patrz, jaki grubciu. To niezły Marek. Co tu się dzieje? Jest tu jakiś grill? Myślę, jakieś grilla może rozpalili? Możemy w ogóle kupić grilla? To jest dobry plan. Grill na plaży. Czekajcie, czekajcie. Gdzie tu mamy jakieś grille? Są? Jest jeden grill. Świetnie. Rozstawimy. Słuchajcie, ile mamy uczestników? 5. Każdy coś zrobi. A nie, no właściwie pociula. Zróbmy te 2 grille. Albo jolo, robimy 5 grilli i teraz dzisiaj będzie dla nich taka aktywność, żeby trochę się nauczyli. Zaraz sprawdzę jeszcze, czy 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, to jeszcze jeden grill. Damy radę i tutaj nic nie płacę za to, bo to jest ogólnie właściwie własność czego? Parku. I park zezwala na kupno grilli. Dobra, no to lecimy sobie z tym tematem. Bruno, poprosimy, żebyś grillował. I ty sobie zrobisz grillowane. Nie, no słuchajcie, dla takiego drwala to może hamburger lepiej. Hamburger. Dobra, teraz mamy Diego. Grill i co będzie dalej? Hot dogi niech sobie zrobi. Niech każdy co innego zrobi. Grill. Kiełbasa z papryką. Tutaj kolejny grill. Hot dogi z tofu, grillowanych owoców jeszcze nie było i fasolka po brytońsku to nasz ostatni zawodnik będzie robił i superancko i wszyscy nasi simowie porobią teraz jedzenie. Dokładnie nie wiem dlaczego ja to przedstawiam, dziwna sprawa. Red, dlaczego nie robisz tych owoców? Grill. Grillowane owoce, dajesz gościu. Idziesz? No i patrzcie, tak nasi simowie gotują. No i pamiętajcie, że w komentarzach głosujemy wpisując imię i nazwisko swojego uczestnika. Kto otrzyma najmniej głosów, ten odpada, a kto najwięcej, to będzie wygranym. Dobra, ty już możesz sobie jeść w takim razie. Nie wiem, czekajcie, niech oni tu wszyscy położą i zaraz sobie to sprawdzimy, jak to wygląda. Zróbmy może im jakąś foteczkę. Nasi simowie tutaj, proszę bardzo, gotujący. Fajnie, no nie? Fajnie to wygląda. Proszę, proszę tutaj zakończyć. A, obydwoje owoce robili, to ja się pomyliłam. No cóż, zaraz ocenimy ich żarełko. Czekajcie, czekajcie. Dawaj, słonik. Umiejętności gotowania zawsze się przydadzą, zawsze babki się na pewno cieszą. A ten jednak zabrał. No cóż, no to podziwiajmy ogólnie jedzenie tych, co zrobili, bo i tak te owoce były takie same. Które najlepsze według Was? Który facet Wam najbardziej zaimponował tym gotowaniem? I niech każdy teraz skonsumuje swoje jedzenie. Czekajcie, słoń, niech sobie weźmie porcję. I już teraz się zgubiłam. Kto co robił? O kurde, weź porcję. Aha, dobra, to ja po kolei zaznaczam. Ty weź sobie porcję, weź porcję i zjedzcie sobie, a fotografka sobie coś wybierze własnego, co będzie chciała, to sobie zje. No. Fotografka, może niech sobie zje owocki, to takie akurat będzie dla niej. No i zaczynamy. Żarełko, imprezowa miejscówka, proszę bardzo, można pływać, można jeść, można się opalać, siedzieć na brzegu basenu, co tylko się chce. A co wy pływacie? Jak wy mieliście jeść? No i widzicie, słoń sobie siedzi. Wlazł w niego. Kto to widział? On miał w nogach jego głowę. To nie zła głowa. Co to za telefony? Podobno ty i Bruno się przyjaźnicie. Co tu się dzieje? Podobno Diego Vega, wy się przyjaźnicie. No dobrze. Skoro takie przyjaźnie, to zaraz to posprawdzamy w takim razie. Niech oni sobie jedzą, a my sprawdźmy, który sim z kim ma najlepsze relacje i bierzmy sobie domowników. Jeżeli chodzi o Bruna, Bruno najlepsze kontakty ma zdecydowanie z Diego. Najbardziej się tutaj lubi, on już tutaj poznał wszystkie jego cechy i jest jego przyjacielem. Jeżeli chodzi o Diego, tak samo tutaj ma z Brunem najlepsze kontakty, ale na kolejnym miejscu dość dobrym plasuje się Stanisław również. No i tutaj ze Stanisławem również są przyjaciółmi i z Brunem również są przyjaciółmi. Przyjaciel to też jest Lipton, więc oni tu wszyscy się przyjaźnią, ale zobaczmy Amadeusz. Amadeusz najlepiej trzyma ze Słoniem i powiem Wam, nie chcemy żadnego klubu. Wydaje mi się właśnie, że Amadeusz mi bardziej do innych simów pasował, a on się ze Słoniem takim. Słoń taki najstarszy tu w tym programie jest i nie spodziewam się, że aż tak dobre będą mieli relacje. A z kim ulubieniec Lipton ma? Wasz ulubieniec, bo wiem, że często na niego głosujecie. Przypakowany, a jak? Ze Stanisławem dobrze się kumplują, a teraz widzę, tutaj się zakumplował z tym, z Brunkiem.
Gadają sobie, znaczy zakomplikowane sobie jedzą razem po prostu. Ze Stanisławem najlepsze. No i Stanisław ma najlepsze z Amadeuszem i z Danielem również. Tak mi się wydaje, że tak w miarę na równi, prawda? Dobra, niech oni sobie zjedzą. Właściwie już dokończyli praktycznie to jedzenie, zrobili, wszystko się nadało. Jeszcze Diego nie zjadł, no ale dobra. Może wrzucimy sobie coś do wyposażenia po prostu. Da radę to zrobić? No da radę, także sobie akurat to weźmiemy i wrzucimy to do lodówki, to będą mieli co jeść na potem. Bo wiadomo, u facetów to ciężko z tym gotowaniem, więc jak już coś ugotują, to wypadałoby to zatrzymać, tak mi się wydaje. I wracamy do domu i wam pokażę zdjęcia i będziecie wiedzieli, na kogo głosować i będziecie mogli ocenić efekty sesji zdjęciowych, także widzimy się w chacie naszych modeli. Moi kochani, właśnie powiesiłam zdjęcia, także możecie sobie tutaj z bliska zobaczyć. I tak jak mówię, osoba, która najmniej głosów otrzyma w kolejnym odcinku odpada i pamiętajcie, że Diego Vega jest bezpieczny, więc na niego nie głosujemy i pierwsze zdjęcie jest to Bruno West, tak się przedstawia ta fotka, dalej Diego Vega, na niego nie głosujemy, następnie jest Amadeusz Davison, następnie Daniel Lipton i Stanisław Słoń, także tak się przedstawiają fotki naszych simów, no i na górze fotka hit z dzisiejszego odcinka, przyczajka Diego. I jeszcze Bruno oczywiście się tutaj załapał. Także tak to wygląda. Zobaczmy, co robią nasi simowie. Przyszli właściwie przed chwilą tutaj do domku. Może byście... O, proszę bardzo, wejdź. Znaczy nie, fotografka może nie, facetów zaprosimy tutaj, bo tutaj jest jakiś limit chyba wchodzenia. Wejdź, wejdź, wejdź. Wchodzimy sobie do jacuzzi. Może coś tutaj porobimy, ustal kolor światła, może ustalimy kolor czerwony, niebieski, o ten bardzo ładnie wygląda. Można wejść też nago, no ale tutaj mamy program telewizyjny, więc tutaj się nie rozbieramy, pamiętajcie o tym. Co to za telefony znów? Czy wszyscy mogą wejść? Okej, okay, przyjaźnijcie się z fotografką, super. No i faceci tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, kogo brakuje? Słonia, słonik, chodź tutaj. Dawaj słoń, wszyscy mają się tutaj pięknie razem relaksować, no i integrować. Pamiętajcie, że w kolejnym odcinku kolejna osoba odpadnie, więc będzie was tylko czterech. Słoń, chodź. Nie wychodź, wejdź tutaj, zaraz przyjdziesz, no. A kto tu nurkuje? Co to za nurkowanie? Wchodzić, zaraz pójdziecie do tych kibli, ja chcę was tu wszystkich razem zobaczyć. Gościu, skakuj tutaj. Muszę przyczaić was, jakby to wyglądacie. Ale relaks. Co tu można zrobić? Przesiąść się. Można kogoś tu zaczepić, na przykład jakieś interakcje. Wygoń, ochlap. Dawaj, ochlap. A jak? Tylko gdzieś mi zniknął ten Bruno. A tu jest. No i patrz, jak faceci się super bawią. Może zrobimy... O, co to za miny? W ogóle jakieś zdjęcia im zrobimy. Zrobimy takie przybliżenie, żeby na Facebooka było co wstawić. Nasi faceci, Iwanna, sorry, coś mi wyłączyło. Chciałam tab wyłączyć chyba, a tutaj wyłączam niechcący nagrywania, ale tak. Takie fotki dzisiaj. Śmiesznie to wygląda, co? Te pozy. Chłopy, wy chłopy jesteście. Dobra, wyłączmy tego taba. I w tym momencie zaraz wyłączę nagrywanie. Niech oni się tutaj relaksują, niech robią co chcą. Właściwie jeszcze przerzucę od razu, póki pamiętam, żarcie do lodówki, żeby ono się nie zepsuło. Coś tam na śniadanie będą mieli, a jak... No i tak to wygląda, tak wyglądają zdjęcia na dole, jeszcze raz wam pokażę, możecie sobie tutaj głosować w kolejnym odcinku, jedna osoba odpada, nie głosujemy na wygranego Diego, który wygrał w poprzednim odcinku i co, no i imię i nazwisko wpisujemy, możecie głosować na kilku simów, ale nie więcej niż jeden raz na danego uczestnika. No i dziękuję za oglądanie, że się podobało, kciuki w górę, piszcie propozycje na kolejne sesje zdjęciowe, zapraszam do zasubskrybowania, żeby nie ominąć żadnego mojego filmu, dużo nowych filmów ostatnio stawiam i do zobaczenia, buziaczki, pa pa, łapki w górę, mile widziane, buźka!